Firma ARF w Barcinku koło Jeleniej Góry zatrudni na atrakcyjnych warunkach. Spawaczy, ślusarzy konstrukcyjnych, operatorów CNC, elektryków, magazynierów. CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail tadeusz@arf.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 757 528 220. Cieplice zaprasza na zabiegi spa, wellness i lecznicze. Ponad 70 rodzajów zabiegów, nowoczesna baza zabiegowa, profesjonalna kadra. Skuteczna rehabilitacja tylko u nas. W ofercie również zajęcia fitness, pilates i yoga. Serwis samochodowy z Jeleniej Góry, ulica Kazimierskiego 5, teren byłej jednostki pod Jeleniami, zaprasza. Specjalizujemy się w sprzedaży i regeneracji rozruszników oraz alternatorów wszystkich typów. Dodatkowo oferujemy sprzedaż części do rozruszników i alternatorów oraz naprawę i sprawdzanie alternatorów 12 i 24-woltowych sterowanych komputerowo. Rabat dla naszych nowych klientów na hasło TV Dami. 30% na montaż, demontaż i naprawę, 20% na podzespoły, 5% na nowy lub regenerowany alternator lub rozrusznik. Zapraszamy miłośników offroadu i nie tylko na zakuwanie przewodów wysokoprądowych. Dolny Śląsk ze sztandarem. Mamy herb, teraz także sztandar. Temperatura rośnie. Najlepiej siedzieć w cieniu. Pojedynek polsko-czeski. Do końca sierpnia w każdą niedzielę o godzinie 16 tutaj w Muszli Koncertowej. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, ostatni dzień lipca. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Władzom samorządu województwa i mieszkańcom podczas ważnych uroczystości towarzyszyć będzie kolejny przedmiot o charakterze symbolicznym. Dolny Śląsk zyskał swój sztandar. Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa radni podjęli uchwałę, dzięki której Dolny Śląsk zyskał sztandar. Znajdzie się na nim z jednej strony płata orzeł państwowy, orzeł biały w koronie. Na drugim płacie znajdzie się nasz orzeł herbowy, znany właśnie z herbu województwa dolnośląskiego, orzeł czarny. Natomiast drzewiec, na którym będzie znajdował się sztandar Dolnego Śląska, będzie zwieńczony orłem śląskim. Orłem, który jest widoczny chociażby w architekturze kościoła Świętego Krzyża w stolicy regionu we Wrocławiu. Przyjęcie sztandaru przez Dolny Śląsk ma przede wszystkim wymiar symboliczny. Prace nad jego stworzeniem trwały od kilku miesięcy. Piękny gest, mamy insygnia województwa, używane zarówno przez marszałka województwa, ale również przewodniczącego Sejmiku Dolnego Śląska. Łańcuch, mamy herb, teraz także sztandar. To bardzo ważne, to też wspiera rozwój integracji społecznej, poczucia patriotyzmu lokalnego. Większość polskich województw ma już swój sztandar. Teraz przyszedł czas na nas. Na razie zlecono jego wycenę. Koszt waha się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Część z tych pieniędzy pokryje Kancelaria Sejmiku. Resztę wyłożyć mają z własnych portfeli wojewódzcy radni. Kiedy przysłowiowy żar leje się z nieba, szukamy skutecznych sposobów, aby się ochłodzić. Specjaliści podkreślają, że na udar cieplny najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze, które powinny pozostać w tym czasie w domu. Najlepsza woda na ochłodę. Najlepsza woda na ochłodę? Tak. Tak twierdzą i młodsi, i starsi. Ta butelka to jak nic.
woda przede wszystkim. Zwłaszcza, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie ta woda jest no, nieoceniona, bezcenna, tak? Ta mineralizowana. Więc tym bardziej sposobność, żeby nie wypić na przykład litr, tylko dwa. I troszeczkę cienia od czasu do czasu. Najlepiej siedzieć w cieniu. Jak podkreślają specjaliści, osoby starsze oraz dzieci powinny pozostać w domu, a wychodząc na słońce nie można zapomnieć o filtrze przeciwsłonecznym i kilku innych ważnych rzeczach. Czapka, filtry, 50 najwyższy. Synoptycy z kolei ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które mogą wystąpić zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Podczas ostatniej izerskiej gali mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie Bożoną Mulik. Skorzystaliśmy z okazji, dopytaliśmy prezes zarządu, jakie obecnie realizowane są przez nich projekty. Obecnie przy wsparciu unijnych środków realizowany jest projekt Razem i dla siebie, skierowany do zespołów folklorystycznych i rękodzielników z naszego regionu. Dzięki projektowi prowadzona jest wymiana ze stroną niemiecką w celu lepszego poznania partnera z zagranicy. W przygotowaniu jest już kolejny projekt. Dotyczyć będzie lokalnych sadów. Chcemy stworzyć 5 modelowych sadów, w tym jeden sad, który będzie sadem zachowującym stare odmiany drzew owocowych i krzewów owocowych, które są na pograniczu Saksonii i po stronie polskiej w naszym partnerstwie. Od pozyskiwania zrazów, naszczepienia drzew, jak i również wszystkiego tego, co nauczenia, szczepienia, pielęgnacji sadu starego, wykorzystania owoców, pysznych soków, które są do zagospodarowania, jak i jabłek do zagospodarowania. Na współpracy zyskać mają przede wszystkim lokalni rolnicy. Zaangażujemy tutaj naszych mieszkańców partnerstwa izerskiego, na którym działamy. Wartość projektu opiewa na sporą sumę pieniędzy, bo na 800 tysięcy euro do podziału na polską i niemiecką stronę. Letnie koncerty promenadowe, polsko-czeski pojedynek muzyczny trwa. W minioną niedzielę na cieplickiej plenerowej scenie zaprezentował się zespół Cimbalowa Muzyka Duszana Kotlara. 1 lipca rozpoczął się cykl letnich koncertów promenadowych, czyli spotkań z muzyką na żywo w plenerze. Podczas inauguracji królował jazz, a wczoraj muzyka z Moraw z cymbałami w roli głównej. Jest to cymbalowa muzyka, jak sam są tutaj cymbały, to jest ten główny instrument, który Państwo widzieli, ten taki stół ze strunami, a gramy różną muzykę, morawską, czeską, słowacką, a także coś z całego świata, trochę klasyki, tak jak Państwo mogli słyszeć. Operni melodii, a tak. Jak się koncert podobał przede wszystkim? Jestem zachwycona, roztrzęsiona, a w ogóle to bym ich słuchała do rana. Nie, uwielbiam ich, zresztą uwielbiam wszystką muzykę, którą oni. Ona jest tak do serca wchodzi, ta muzyka. Tak człowieka bierze, od wewnątrz bierze ich. Energię wychodzi, ja jestem Słowak. Ja jestem Słowakiem, cymbalistka jest z Moraw, stąd ta energia. Podoba nam się ta muzyka i dlatego chętnie ją gramy. To i grajmy. Koncerty promenadowe w Muszli Koncertowej odbywają się od prawie 20 lat i co roku przyciągają tłumy. Koncerty odbywają się na powietrzu, w pięknej scenerii. Park zdrojowy jest przepiękny. Muszla koncertowa jest świetnie usytuowana. Wszyscy się tu fajnie czują. W ramach letnich koncertów promenadowych polsko-czeskiego pojedynku muzycznego przed nami jeszcze 3 koncerty. W kolejną niedzielę zagra zemeckie saksofonowe kwartetto Józefa Rzemliczka z muzyką klasyczną i nowoczesną. Kolejno 12 sierpnia Semilska dwunastka, a na zakończenie 26 sierpnia zaplanowano pojedynek. Dialog muzyczny zespołu polskiego i czeskiego będzie odbywał się jednocześnie na 2 scenach. Do końca sierpnia w każdą niedzielę o godzinie 16 tutaj w Muszli Koncertowej niezwykle atrakcyjny koncert zespołów czeskich, na koniec również polskiego zespołu. Serdecznie zapraszam, to bardzo ciekawa propozycja muzyczna. Letnie koncerty promenadowe, polsko-czeski pojedynek muzyczny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg Republika Czeska, Polska 2014-2020 oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa przy wsparciu z budżetu miasta Jelenia Góra.
Na zakończenie mamy dla Państwa jeszcze kilka istotnych informacji. Na utrudnienia występujące w związku z rozpoczynającym się remontem odcinka ulicy Partyzantów w Janowicach Wielkich narzekają mieszkańcy. Od pierwszych dni remontu ulicy Partyzantów mają duże kłopoty z dotarciem do swoich posesji. Cały artykuł na ten temat znajdą Państwo na stronie jelonka.com. Rozpoczęcie przygotowań do nowego sezonu czwartej ligi obfituje w szereg zaskakujących informacji osobowych dotyczących zespołu seniorów Karkonoszy Jelenia Góra. Po rozstaniu z Markiem Siatrakiem trenerem białoniebieskich został Aleksiej Tereszenko, za którym wielu piłkarzy jest gotowych przyjść do klubu ze Złotniczej. Szczegóły na stronie jelonka.com. W ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w miejscowości Karłowice nad Jeziorem Złotnickim w gminie Olszyna powstała przystań Świetlica dla turystów przy szlaku rowerowym, będąca również miejscem spotkań mieszkańców tego sołectwa. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Przeglądu Lubańskiego. To wszystko na dziś. Do zobaczenia. W konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina Helios. Aby je zdobyć, należy podać tytuły dwóch filmów, które wyświetlane będą w tym tygodniu w kinie Helios. Na odpowiedź czekamy jutro w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvdami.eu. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl. Jeleniogórskie Centrum Kultury i Miasto Jelenia Góra zapraszają na Skok w Blok 2018 od 1 do 9 sierpnia. Skok w Blok to dobra zabawa, świetne wakacje, kino plenerowe, znakomici artyści i fantastyczne wspomnienia. Start codziennie o 15. Szczegóły na www.jck.pl. Jesteśmy dla Was! Skok w Blok realizowany jest w ramach projektu Alternatywa bez granic, warsztaty i prezentacje, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg 5A Republika Czeska-Polska 2014-2020.